Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie, znaleźliśmy serce Yetiego w poprzednim odcinku, co jest naprawdę, no myślę, że dosyć niesamowitym znaleziskiem, które myślę, że może nam w przyszłości bardzo pomóc. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, to ja was serdecznie poproszę o zostawienie subskrypcji i łapki w górę, ponieważ no zostawiacie łapki w górę przecudownie, zawsze ich zostawiacie tak no, dużo bardzo, że nawet jak wyświetlacie mi spadły, to te łapki naprawdę były bardzo fajne, więc dziękuję wam wszystkim bardzo za to, że je klikacie, więc w tym momencie możesz zostawić, ja w tym momencie również kliknę. Kliknąłem łapkę w górę, a ty kliknąłeś, możecie kliknąć również. No i tak samo jak kliknęliście łapkę w górę, zapraszam was na mój kanał Filip Szczypka, czyli kanał vlogowy, ponieważ tam wczoraj pojawiła się reakcja na nową nutę na Sword Eternal i 10 czerwca wlatuje pierwszy vlog i od 10 czerwca startujemy co 2, co 3 dni z vlogami, na których, prawda, będziemy miło się bawić, więc zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. Linki są oczywiście w opisie i bądźcie tam ze mną, to są takie wakacyjne vlogi, będą właśnie, wiecie, bardzo rozrywkowe. Na przykład mogę wam pokazać, co będzie. Kupiłem, widzowie, basen, taki mały, znaczy mały, taki dmuchany, nie jakiś najmniejszy. I kupiłem również coś takiego, jak widzicie, więc będziemy wypełniać takimi kulkami cały basen. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robimy, no to koniecznie wbijcie na kanał Filip Szczypka. Tam, no więcej takiego kontentu, prawda, więcej rozrywkowego, więcej vlogowego, no bo gaming to jest, wiecie, gaming, a tam będą vlogi. Dobra, w każdym razie, co w dzisiejszym odcinku? Ja myślałem nad tym, żeby po prostu jakoś zabezpieczyć miejsce, w którym jest to serce. Z tego powodu, że, no, nie do końca jestem pewien, czy ono jest tam bezpieczne i tak dalej, nie? Więc chciałbym je... Czekajcie, jakaś tabliczka była. Pozdro Diagieła. Okej, okay. Co to tu robi? Kto to napisał? Czy Jagieł? Nie wiem, no, nie wiem, czy wiecie, kto to jest Jagieł. Jeżeli nie wiecie, no to to jest mój ziomek, który zresztą ze mną nagrywa te vlogi. No i też występuje ze mną na... Znaczy, pomaga mi nagrywać filmy na mój kanał Szczypson Plus. No i też on ma swój kanał, na który nagrywa. I teraz pytanie, czy on nagrał odcinek będąc tutaj? Z włamaniami jakiegoś, czy coś takiego, czy nie? No nie wiem, w każdym razie, albo może po prostu wszedł na serwer i zostawił pozdro od Egeła. Nie wiem, pewnie tak zrobił po prostu. No więc mega fajny troll. I tak dalej, dobra, na razie to zostawmy, zaraz do tego wrócimy. Ja chcę i zobaczyć na to serce, z tego powodu, że kurczę, widzowie, mam nadzieję, że ono tam jeszcze jest, że nikt go nie ukradł na przykład, nie? Dobra, robimy tutaj szybki parkour i myk, myk, uwaga, nie, no jest na swoim miejscu, serce Yetiego. Dobra, no, słuchajcie, mam wrażenie, że ono tutaj niby jest bezpieczne, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że w sumie lepiej chyba by było tutaj je zamurować i tak do samej góry, żeby wszyscy pomyśleli, że to jest po prostu taki złoty słup, wiecie, o co chodzi. Więc ja bym chciał to dzisiaj zrobić i ogarnąć jak najwięcej złota, którego myślę, że trochę mam i będziemy w stanie to zamurować, bo wydaje mi się, że tyle złota, ile tam będzie nam potrzebne, to tyle znajdziemy. No i zamurujemy to w taki sposób, że nawet jeżeli ktoś tam trafi, to nikt nie zauważy tego, że tam coś było i nikt nie wpadnie też, nikomu nie wpadnie też do głowy, żeby to rozwalać i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj nie mam złota, już wiem, że tutaj nie mam, teraz sobie przypomniałem. Wszystko przeniosłem tutaj, bo już go mamy na tyle dużo, że bez sensu było go trzymać w tamtej skrzynce. Dobra, zróbmy tak, zróbmy sobie po prostu te bloki, może tak kliknijmy w ten sposób. Gdzie są bloki złota, tu są bloki złota. Mamy 64 bloki złota, na 100% nam to wystarczy, nie ma, aha, tutaj trzeba kliknąć. Nie ma możliwości, żeby nam brakło tutaj chociaż trochę, więc na spokojnie to zamurujemy. Nawet myślę, że więcej niż trzeba możemy tam zrobić. No i po prostu plan jest taki, żeby to zamurować, bo, no bo wiecie, jeżeli ktoś by się tutaj dostał, no to nie będzie w stanie tam tego znaleźć, bo zobaczy tutaj po prostu taki słup ze złota i powie, a okej, chyba tak miało być, patrzcie, coś takiego. Myk, 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 tu robimy w ten sposób. Raz, dwa, trzy, dobra, tak. Tu zamurujmy już też, tak, mamy na tyle dużo złota, że możemy sobie na to pozwolić. I robimy coś takiego, widzicie. I teraz każdy sobie pomyśli, że tak miało być i możemy tu dać jakąś inną ramkę i włożyć tu coś cennego, żeby każdy pomyślał, że to jest właśnie jakby po to zrobione. Tylko tu trzeba jeszcze z tyłu zrobić, patrzcie, bo tu są te łańcuchy, które no za bardzo tutaj, że tak powiem, są wymowne i one mówią, ej, siema, tutaj coś jest, więc to trzeba tutaj coś, że tak powiem, zabrać, je. Więc zabierzmy wszystkie łańcuchy, zamurujmy. Ała, nie chcę się smażyć, nie chcę się smażyć. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy, dobra, tu ten środek też bym zamurował, tak, wiecie, dla pewności, mam tych bloków złota sporo, nie potrzebuję ich, więc można to tak zrobić, dobra, a te łańcuchy zdajmy tutaj, żeby każdy pomyślał, że tak miało być po prostu, wiecie, o co chodzi, to jest taka sztuka, prawda, kamuflażu, o, i tu potrzebujemy jeszcze ramkę do środka, którą jak tam damy i tam włożymy jakiś cenny item, to wszyscy pomyślą, że a, to pewnie zrobimy sobie takie podziemia po to, żeby schować tam jakiś cenny item, przynajmniej mam taką nadzieję, że każdy tak pomyśli, nie, jeżeli każdy tak pomyśli, jesteśmy uratowani, bo nikt nie znajdzie tego serca i możemy być spokojni. Dobra, wychodzimy do góry.
Wychodzimy tu, wychodzimy tu. Znajdźmy tutaj jakieś, co byśmy mogli... Ramkę potrzebujemy w szczególności, ale kurczę, dobra, no patyki będę miał, ale nie będę miał w ogóle tego, jak to się nazywa. Skóry nie mam, tak mi się wydaje, że w ogóle, że nie posiadam, ale to dobra, szybko elytrę założymy i szybko sobie zalecimy do krów, bo tam są te krowy, więc szybko sobie ogarniemy jedną skórę i ramkę również ogarniemy. Więc tutaj, tu są... Ej, gdzie są zwierzęta wszystkie? Co jest? Kto wybił wszystkie zwierzęta? No nie, no tak nie powinno być w ogóle. Dobra, czekajcie, szybkie loty gdzieś dalej, szybkie znajdziemy jakieś krówki i po prostu wrócę, jako że mamy elytrę. Dlaczego mam tak mało tych fajerwerek? Jak miałem więcej trochę. Dobra, jest tutaj krowa, dobra, uwaga, załatwmy sobie ją. Uwaga, daj mi skórę. No nie, jak to jest możliwe, że ta jedna krowa i akurat skóry nie dała? No nie, no dobra, czekajcie, znajdźmy. Dobra, jest tutaj kolejna krówka, dobra, od razu ciosa wyrywasz. Oj, nie trafiłem. Dobra, i teraz? No co jest? Dajcie mi skórę, no proszę. Nie, no ja nie wytrzymam. Dobra, jest kolejna, dobra, no tu już musi być, nie wierzę w to, że się to nie uda. Dobra, jest skóra, dobra, git, możemy wracać. Nie będę zabijał więcej, mogą się nam przydać później, żeby tam uzupełnić zapasy. Nie wiem, kto wybił wszystkie krowy, jest to dla mnie niezrozumiałe, nie wiem i nie chcę chyba wiedzieć, kto to zrobił, ale to ktoś powinien za to zapłacić, bo to jest nienormalne, że ktoś krowy nam wybija. To tak nie powinno być. Dobra, idziemy, lecimy szybko do... Co jest? Co tu się stało? Jagieł. Kiedy on to zrobił? Kiedy? Co to jest? Co to jest za prank niemiły? No nie, to się... No i dlatego jest pozdro od Jagieła. To ile on jeszcze zrobił tutaj? Dobra, czekajcie, zajmijmy się najpierw tamtym złoty, zaraz przejdziemy do Jagieła i zaczniemy szukać tego, co on tutaj poukrywał. Bo coś czuję, że może być sporo jakichś ciekawych, że tak powiem, zagwostek. Dobra, schowajmy tam coś cennego. Co mam takiego cennego? Mi się wydaje, że możemy tam schować coś z tej skrzynki. Mam tylko jednego takiego... Złote jabłko, dajmy tam złote jabłko. Myślę, że to jest git, takie wiecie, że chciałem jakieś złote jabłko ukryć. To może, nie wiem, czy ktoś w to uwierzy. Najwyżej podmienimy ten item później na coś, ale ja się muszę zaraz zająć tym, co Jagieł tu zrobił, bo ja coś czuję, że tu może być więcej jakichś ciekawych rzeczy od niego, więc zaraz to sprawdzimy oczywiście. Odłóżmy tylko tutaj, patrz, stawiamy tak ramkę, stawiamy tutaj złote jabłko. No i to wygląda tak, jakby tutaj to tak właśnie miało wyglądać, więc wydaje mi się, że dobry kamuflaż na serce Yetiego. Nikt nie powinien tego tam odnaleźć, więc wydaje mi się, że możemy się czuć bezpiecznie w tym momencie, nie? To jest chyba git, dobra, to jest git, wychodzimy. Dobra, ogarnijmy tego Jagieła, bo to mnie zastanawia, bo ja tutaj miałem coś pracować z tym sercem Yetiego, ale mi się tu wydaje, że tu jest w ogóle potencjał większy, patrzę na tego, co Jagieł zrobił, bo to ma jakieś dziwne akcje zrobił. Dobra, tu jest tabliczka. Zobaczmy tą głowę, ja idę zobaczyć tą głowę. To jest dla mnie niesamowite, co chłop tutaj zrobił. Czekajcie, muszę na to spojrzeć z tej strony. Jak on to dobrze zrobił w ogóle, to idealnie wygląda jak ten jego skin z Minecrafta. Dobra, czekajcie, wejdźmy do środka, zobaczmy, czy coś w środku zostawił. Dobra, coś tu jest. Ale to pewnie są tabliczki. Pozdrawiam cię, Plutko Jagieł. Kiedy on to zrobił? I jak on wpadł na pomysł, żeby akurat tą głowę moją podmienić na świnie? No nie, no to się nie dzieje naprawdę przecież. To jest jakiś żart? Nie, no to jest... Dobra. Dobra, czy coś jeszcze więcej zostawił? Ja jestem ciekaw, czy jeszcze są jakieś inne tutaj ciekawe rzeczy, które on pochował. I chciałbym to sprawdzić. Czy jest tutaj, czekajcie, wejdźmy do Milki. Czy on zostawił coś... No nie. Czy on zostawił coś u Milki na przykład? Wejdźmy do środka, okej. Tu jest jakaś... Nie, ta tabliczka była. Tu jest ten, okej. Tutaj trzeba zrobić to, co trzeba zwykle zrobić, okej. Coś... Mega. Nie mówcie Milki, jakby co, to nie byłem ja, to był Jagieł. No się włamał tutaj gdzieś w międzyczasie, ja nie wiem nawet kiedy. Dobra, wychodzimy, tutaj nic nie ma. Dobra, czyli to są chyba, on chyba za wiele więcej nie zostawił, tak mi się wydaje. Poza tym, że po prostu zostawił tą tabliczkę tutaj i te tabliczki tam w tej głowie, tak mi się wydaje. No bo nie widzę tu nic takiego innego, co by wskazywało na to, że tu był. Aczkolwiek powinniśmy się przelecieć tutaj gdzieś po okolicy. Dlaczego ja mam tylko 7 level? Dobra, obstawiam, że Jagieł zginął po prostu, jak tutaj był i to wszystko robił. I stracił... Kurde, dlaczego mi... 42 level, widzowie, miałem 42. Dobra, widzowie, ja szukam dalej jakichś rzeczy, które Jagieł zostawił. Nie będę was tym zanudzać, bo może to trochę zająć. Ja też się go spytam w ogóle, co on tutaj zrobił. Możliwe, że nie zrobił nic więcej. W skrzynkach nic nie widzę. Sprawdźmy tutaj, tu są rzeczy, które były. Tutaj też, tu wszystko jest tak, jak było, więc...
Więc tu chyba nic innego nie zrobił. Ewentualnie czekajcie, sprawdzę jeszcze górne piętro. Może tutaj coś akurat będzie. Nie wiem, bo może tutaj gdzieś sobie chodził, ale spytam się go, co on tutaj jeszcze więcej zrobił. Jestem w szoku zdecydowanie. No ale co, będę kończyć ten odcinek, no bo nie mam co tutaj więcej robić w tym temacie. Tutaj też nic nie ma, nie? No jest tak jak było, wszystko pusto. Dobra widzowie, kończę odcinek w tym momencie tutaj na tym moim balkonie obok głowy Jagiełła, prawda? Tutaj sobie stanę, o patrzcie, tu. Okej, w tym miejscu, jeszcze dajmy sobie na full, o tak, żeby było dobrze widać. Kończę w tym miejscu odcinek, nie wiem, to jest... Ej, jestem ciekaw w ogóle, czy Jagiełł, czekajcie, ja miałem dostęp do jego kanału. Idę zobaczyć, czy on w ogóle nagrał sobie jakiś odcinek z tego, czy on po prostu tutaj zrobił jakiegoś trolla i nic nie ma z tego. Czy faktycznie coś zostało nagrane, czekajcie. Dobra, jest film. Jak widzicie, nagrał odcinek u mnie w pokoju, ja nawet nie wiem, kiedy on to zrobił. Jakby widzę, kiedy on będzie publikowany, bo już ma zaplanowany ten film, więc wbijcie do niego na kanał, bo jak oglądacie ten film, to ten film już u niego jest, z tego, że się u mnie włamał. Więc zobaczcie, co tam u niego się działo na tym filmie, ja też sobie chętnie obejrzę i zobaczę, co on tutaj więcej nabroił. No i widzimy się na kolejnym filmie, pozdro! Pa, pa!